Minęła 18.30. Jacek Sobala, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na główne wydanie serwisu informacyjnego w Telewizji Republika. Prywatyzacja, wiek emerytalny, migranci. Znamy już trzy ważne tematy październikowego referendum. W Polsce jest potężny obóz zdrady narodowej. Nie dajcie się oszukać, mówił dzisiaj w Zawichoście Jarosław Kaczyński. Po 3 latach wraca największa defilada naszej armii. Na terenie warszawskiej Cytadeli otwarto nowe Muzeum Wojska Polskiego. Zgodnie z zapowiedziami dziś poznaliśmy trzecie pytanie referendalne. Jego treść ogłosił premier Morawiecki. Te pytania uświadamiają, przed jakim wyborem staną Polacy. Prywatyzacja, wiek emerytalny, migranci to są bardzo konkretne tematy i decyzje, które mogą zmienić wszystko na lata. Dlatego wycie drugiej strony jest coraz większe, a mobilizacja wręcz histeryczna. Słuchamy tylko TOK FM, oglądamy wyłącznie TVN, a w internecie Onet, czytamy Wyborczą i bojkotujemy to referendum. Tak, żeby nikomu nawet przez myśl nie przeszło pytanie, czyja będzie Polska? Paweł Buch. Tak jak wcześniej zapowiadano, kolejne pytanie referendalne dotyczy unijnej polityki migracyjnej i brzmi: czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Potrzebujemy waszego mocnego wsparcia. Mówimy nie dla nielegalnej imigracji. Wszyscy widzimy, co się dzieje na ulicach zachodniej Europy. Gwałty, zabójstwa, podpalenia, demolowanie ulic, dzielnice grozy. Temat relokacji wrócił do unijnej agendy w czerwcu tego roku, kiedy na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych Wspólnoty Europejskiej przyjęto tak zwany pakiet migracyjny. Nakłada on obowiązek przyjmowania nielegalnych migrantów przez państwa członkowskie. Nieprzyjęcie choć jednej osoby powoduje nałożenie kary około 20 tysięcy euro. Przeciwko temu dyktatowi były rządy Polski i Węgier. Żaden mechanizm obligatoryjnej relokacji nie rozwiązuje problemu, on tylko napędza nielegalną imigrację. Bez porozumienia z krajami północnej Afryki, wspartymi także pieniędzmi, tego problemu nie da się rozwiązać. Do udziału w referendum zniechęcają politycy Platformy Obywatelskiej. Pytania są, że tak powiem, żeby nie użyć ostrego słowa, na które innej odpowiedzi nie może być, więc nie ma sensu w ogóle zadawać komuś takich pytań, skoro odpowiedzi są takie, jakie powinny być. Sama idea referendalna jest bliska sercu Pawła Kukiza. Polityk przekonuje, że propozycja Prawa i Sprawiedliwości przybliża Polskę do standardów panujących w Szwajcarii. Sam fakt rozpisywania referendów, nawet jeśli to jest takie referendum, jakie rozpisywał Komorowski, i mimo tych wszelkich zastrzeżeń, jakie są do dzisiejszego referendum, jest dla mnie jest kolejnym krokiem ku prawdziwej demokracji, prawdziwych referendów, ku referendum obywatelskim. W 2015 roku, kiedy Europa borykała się z falą nielegalnej migracji, rząd Ewy Kopacz, nie licząc się z opinią społeczną, był gotów zgodzić się na każdą liczbę narzuconą nam przez Brukselę. Jako kraj jesteśmy przygotowani na każdą liczbę, tak? Na każdą, czyli na 50 tysięcy też jako kraj jesteśmy przygotowani? Jarosław Kaczyński już wtedy wyraźnie mówił, że Polska musi prowadzić politykę suwerenną. Podejmowanie tego rodzaju decyzji bez zgody, wyraźnej zgody społeczeństwa, takiej zgody nie ma, jest łamaniem konstytucji, tak, panie pośle, łamaniem konstytucji, łamaniem zasady suwerenności narodu, a także praw obywatelskich. I dlatego nie ma tutaj naszej zgody. Referendum ma się odbyć 15 października w dniu wyborów parlamentarnych. Obywatele wypowiedzą się na temat wieku przejścia na emeryturę oraz w kwestii prywatyzacji państwowych spółek. Wszystko wskazuje na to, że jutro poznamy ostatnie pytanie referendalne. Paweł Błoch, Telewizja Republika. My chcemy bogatej i silnej Polski. Musimy być silni i budować patriotyzm, mówił dzisiaj w Zawichoście Jarosław Kaczyński. Nie dajmy się omamić opozycji. Posługując się kłamstwami i oszustwami, chcą przejąć władzę. W Polsce jest potężny obóz zdrady narodowej. Pamiętajcie o tym. Nie dajcie się oszukać. Kiedy my rządzimy, pieniądze są. Kiedy rządzi Platforma, pieniędzy nie ma. Zwyciężymy, bo dla nas ojczyzna jest najważniejsza. O tym między innymi mówił dzisiaj prezes. W Polsce jest rzeczywiście potężny obóz zdrady narodowej, który dzisiaj zabiega o władzę. Potężny obóz
który nas rozbrajał. Rozbrajał zarówno w sensie czysto militarnym, jak i w sensie moralnym i każdym innym. My nie chcemy wojny. My wojny bardzo nie chcemy. Ale kto nie chce wojny, to się musi zbronić. Chcesz pokoju, szykuj wojnę. To jest stare powiedzenie, jeszcze rzymskie, łacińskie i prawdziwe, proszę państwa. My chcemy być tak silni i w sensie militarnym, ale także w sensie duchowym, w sensie zjednoczenia narodu, żeby po prostu ten ewentualny agresor, no czyli Rosja, każdy z nas o tym wie, wiedział, że Polski się nie da zaatakować, że to będzie klęska, że my się obronimy, nawet gdyby inni nas nie chcieli bronić. I to jest nasz cel, to budujemy. Próba generalna poszła dobrze i minister Błaszczak zaprasza na defiladę. Bądźmy tu razem 15 sierpnia, podziękujmy żołnierzom za ich służbę, szczególnie na granicy polsko-białoruskiej. A na profilu resortu obrony czytamy, że po 3 latach wraca największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godzinie 14 na warszawskiej Wisłostradzie zaprezentujemy 200 jednostek sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Czyli każdy na własne oczy będzie mógł zobaczyć, jak modernizowana jest nasza armia i podziękować żołnierzom za ich służbę. Naszym zadaniem jest wyposażenie Wojska Polskiego w broń kompatybilną z bronią, którą posiadają nasi sojusznicy, ale przede wszystkim zależy nam na tym, żeby Wojsko Polskie było zorganizowane na wzór Wojska Amerykańskiego, najsilniejszego wojska na świecie. Stąd też staramy się, żeby na wyposażenie Wojska Polskiego trafił taki sprzęt, który posiada Wojsko Stanów Zjednoczonych. Zmiana jakościowa, jeśli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego, jest faktem. Będziemy mogli podziwiać, będziemy mogli docenić to wszystko, co związane jest właśnie z procesem modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego. Ale najważniejszym przesłaniem, o które zwracam się do państwa, jest to, abyśmy przyszli właśnie tu na Wisłostradę 15 sierpnia, zaczynamy o godzinie 14, żeby poczuć dumę z siły Wojska Polskiego. Silna biało-czerwona to hasło, pod którym organizujemy tegoroczne obchody. Dziś na terenie Cytadeli Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Wojska Polskiego. Najkrócej mówiąc, to nowe muzeum to militarna historia Polski od początków naszej państwowości do końca II wojny światowej. Teraz wszystko jest do obejrzenia w jednym miejscu. Temat inauguracyjnej wystawy 1000 lat chwały oręża polskiego. Aleksander Wojak. Nowy budynek Muzeum Wojska Polskiego znajduje się w warszawskiej Cytadeli. Na uroczystym otwarciu odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy. Powstanie placówki tak ważnej dla polskiej kultury i pamięci historycznej dowodzi, że patrząc w przyszłość, modernizując i rozwijając siły zbrojne na bezprecedensową skalę, oddajemy też hołd wspaniałym armiom z przeszłości. Wszystkim formacjom walczącym o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, z których jesteśmy dumni i które są dla nas wzorem patriotyzmu, męstwa i honoru. Koncepcja muzeum podąża za duchem najlepszych współczesnych wzorców opowiadania o historii. Będzie ono stanowić dla Polaków powód do dumy, ale też, o czym jestem przekonany, przyciągnie rzesze przyjaciół i pasjonatów historii. Tym bardziej, że wraz ze zlokalizowanym obok Muzeum Historii Polski, Muzeum Katyńskim oraz 10. Pawilonem Cytadeli, istotnym oddziałem Muzeum Niepodległości, stanowić będzie jeden z największych i najnowocześniejszych kompleksów muzealnych w Europie. Otwarcie zainaugurowali minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego. Ja myślę, że trzeba także, panie premierze, wspomnieć naszych kolegów i przyjaciół z naszego środowiska politycznego, bo bez tej świadomej decyzji, która jeszcze sięga decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo on rozpoczął tą nowoczesną politykę historyczną, budową kochanego przez nas wszystkich Muzeum Powstania Warszawskiego, pewnie nie bylibyśmy tak odważni w tych obecnych decyzjach, gdy budujemy w Polsce ponad 300 instytucji muzealnych. Budujemy dlatego,
że one nie były przez lata budowane, że było wiele plam białych polskiej pamięci, ale budujemy także dlatego, że one są przede wszystkim potrzebne współczesności. Obecnie w muzeum możemy podziwiać wystawę inauguracyjną 1000 lat chwały polskiego oręża, a na samej wystawie znajduje się ponad 3000 cennych eksponatów. Aleksander Wojak, Telewizja Republika. Niemcy nie chcą, by trwała pamięć o ich zbrodniach. W czasie Powstania Warszawskiego zginęło od 150 do 200 tysięcy Polaków, przy czym jedynie 16 tysięcy z nich było żołnierzami. Warszawa na rozkaz Hitlera została zrównana z ziemią. W Los Angeles upamiętniono ofiary niemieckiego ludobójstwa dokonanego na mieszkańcach Woli w sierpniu 1944 roku. Relacja naszej korespondentki Małgorzaty Szulc. Kalifornijska Polonia uczciła pamięć wszystkich tych, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Kochani, prowadzimy się dzisiaj tutaj 79. rocznicę Rzezina Woli. 13 sierpnia 1944 roku w Warszawie miały miejsce jedne z najcięższych walk największej akcji militarnej Armii Krajowej. Obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego poza granicami kraju są bardzo istotne dla utrzymania ciągłości kultury narodowej i przekazywania młodym pokoleniom patriotyzmu i historii Polski. Upamiętnienie bohaterów powstania było dobrym momentem do zapoznania się i dyskusji nad raportem o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej, przygotowanego przez Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego. Polska domaga się reparacji za szkody i straty wyrządzone przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz utrzymujące się negatywne skutki tych szkód we wielu obszarach. Kwota reparacji wynosi ponad 6 bilionów złotych. Do dziś Polska i Niemcy nie podpisały traktatu kończącego II wojnę światową. Dlatego kwestia reparacji i odszkodowań pozostaje otwarta i musi zostać rozwiązana. Wszystko, co nam zabrali, że myśmy wyszli, ci, co się uratowali, tak jak my z Woli, to tylko wyszliśmy z to, co mieliśmy na swoim karku, jak to się mówi, a wszystko inne było zabierane z domu, wszystko było zostawione w domach, a nikt nam nie zapłacił za to. Niech nam nie mówią, że Rosjanie kazali. No to jak wtedy kazali, to teraz nie każą, czyli zabieramy i tyle. Upominamy się o nasze. Wypłacili wszystkim państwom, tylko nie wypłacili Polsce. I dalej próbują nas ograbiać. Pośród kalifornijskiej Polonii już prawie nie ma weteranów z okresu II wojny światowej. Były tutaj prężnie działające organizacje, jak Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, które zostało rozwiązane z powodu braku członków, którzy odeszli. Miesiąc temu odbyło się ostatnie pożegnanie powstańca Andrzeja Stefańskiego. Informacje o heroicznej walce Polaków oraz stratach poniesionych przez Polskę podczas II wojny światowej muszą docierać do coraz szerszej rzeszy Amerykanów. Los Angeles dla Telewizji Republika, Małgorzata Szulc. Potworny kataklizm w raju na ziemi. Od wtorku Hawaje płoną. Tragiczny bilans ofiar, już prawie 100, sprawia, że to jest najbardziej śmiercionośny pożar w historii Stanów od ponad wieku. Amerykańska stacja NBC podaje, że zaginionych może być nawet około 1000 ludzi. Skala zniszczeń, jaką widać na zdjęciach satelitarnych, jest przerażająca. Cały czas dowiadujemy się o kolejnych ofiarach. Dzięki badaniom wiemy, że jest już 89 ofiar śmiertelnych. Jeszcze dwa dni temu ta liczba była znacznie mniejsza, więc niestety dalej będzie się powiększać. Ludzie muszą być na to przygotowani. Rozdajemy żywność w ogromnych ilościach. To niezwykły widok. Rozdawane są tysiące kilogramów wody i jedzenia, które przybyły do nas w ramach wsparcia humanitarnego. To wszystko jest bardzo trudne. Nigdy w życiu nie myślałem, nie wyobrażałem sobie, że przeżyję coś takiego. Katastrofa nieporównywalnego zniszczenia. Z powodu braku komunikacji wszystko jest bardzo trudne. Dla niektórych rodzin zbyt trudne. Wiele osób wciąż poszukuje swoich najbliższych,
ale stopniowo, z pomocą wsparcia rodzinnego, tutaj przy Czerwonym Krzyżu udaje się uzyskać informacje, ale na początku nie miałem nawet pojęcia, gdzie pójść. Po tym, co zdarzyło się wczoraj w Montrealu, Iga Świątek będzie szykowała formę na US Open poprzez turniej w Cincinnati, przed Państwem jeszcze sport i pogoda. A więcej aktualnych informacji znajdą Państwo na naszym portalu tvrepublika.pl.